Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnej serii na moim kanale, tym razem custom do Tomb Raider pod tytułem Marooned. Moi drodzy, bardzo długi okres czasu miałam go w swoich zakładkach, jak i wiele innych customów. Naprawdę moje zakładki pękają w szwach. Tym razem miałam ochotę na coś krótszego, niezobowiązującego. Moi drodzy, custom od Tomb Raider 12, bo on tam jest napisany jako Tomb Raider X i rzymskie, wiecie o co chodzi, 12X i 1.1. Ocena oscyluje się cały czas na około 8,5. Custom z 2020 roku jest określony jako challenging, ale to nie jest jakby taki pełnoprawny custom. To jest jakby wstęp do customu. Już wam powiem o co chodzi, bo tak naprawdę opis customu to jest kilka słów od autora, co to jest za level i dlaczego on go stworzył. No stworzył, przepraszam, słuchajcie. To jest wycięty poziom wprowadzający z 2015 roku z niedokończonej gry VIP Marooned, nad którą pracowałem w latach 2015-2017. Ten poziom działał jak swego rodzaju wstęp przed rozpoczęciem głównej gry. Cały custom miał przedstawiać tropikalną wyspę oraz zaginioną świątynię z systemem progresji dzień-noc i nowymi ruchami. O tych nowych ruchach przeczytałam, jest zdjęcie w katalogu. Za chwilkę o tym porozmawiamy. W rezultacie jest to poziom wprowadzający, który drogę Lary prowadzi jakby Larę wzdłuż nadmorskich urwisk, kierując się na wspomnianą wcześniej tropikalną wyspę. Planuję całkowicie przebudować ten poziom, aby wpasował do mojej pierwotnej wizji. Zamiast zostawić to na moim twardym dysku nieużywanym, pomyślałem, że podzielę się tym poziomem z wami. No i w zasadzie tyle. Jest tu takie zdjęcie, które z nowymi ruchami, nie za bardzo go rozumiem. Teoretycznie, bo to jest po angielsku, ale on o jakimś wdrapywaniu się na skały, tam jest opisane, jakby wdrapywaniu się na jakieś wyższe kondygnacje i nie tylko. Trochę mi to przypomina coś podobnego, grałam chyba z Grzesiem Frodo, ale ja nie jestem pewna, był taki custom, ale co to było, to chyba nie było Mists of Avalon. To był też jakiś, na pewno to było z Grześkiem, bo my nie mogliśmy wyhaczyć za cholerę, jak to takie wdrapywanie działało. Ja nie pamiętam, co to był za custom, ale słuchajcie, no nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu się przekonać. No wygląda to fajnie, obiecująco, tylko szkoda, że autor, skoro to jest wprowadzenie i pisze on o tym, że i tak przebuduje ten level, zupełnie coś tam pozmienia, gdyby miał wypuścić pełną wersję, no to słuchajcie, to dlaczego mamy w to nie zagrać, tak? Tam jest w ogóle jakiś skarb u góry, nie wiem, czy wy to widzicie. Widzicie to? Co nam tutaj w ogóle autor daje? Ta muzyczka jest taka, w sensie nie jest zła. Ale może być z nią problem. Dobra. Trzeba by się było tutaj rozejrzeć. Tu można iść na górę. Ja bym w ogóle sobie popływała tak na dobrą sprawę. W ogóle dźwięki pływania są takie jak w jedynce, takie wiecie, trzybitowe. Słyszycie to? Okej, mamy zamkniętą kratkę. Tak naprawdę nie wiadomo gdzie iść, wiecie? Oho. Co, aż się boję. Aha, to jest taki przesmyk. Okej, to w sumie nie musiałam tędy płynąć. Rozumiem, że ale jak mam wejść na górę? Ej, może przetestujemy to. Czy to jest coś takiego, jak ja pamiętam? Nie wiem tylko, czy ja na to wskoczę, tak jak myślę. Moglibyśmy to przetestować tak naprawdę. Nie, to za ostro. Chyba nie o to chodziło. Chyba musi być coś
powyżej. Jakby coś wyższego, wiecie? Dobra, ja to jeszcze przyciszę, bo jednak się boję. Nie, tam się nie da płynąć. Czyli my na żadną z tych łodzi rozumiem, że się nie dostaniemy, tak? Nie. My się w niej wtapiamy, okej. Ta skrzynia mnie tam korci. Do tamtego rozumiem... Też nie, nigdzie się nie da płynąć. No szkoda. Wiem, że muszę zacząć coś robić. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale... Już myślałam, słuchajcie, że się... O, tam był jakiś manki? Czekajcie. Ta. Coś nas tam czeka na górę i myślę, że powinniśmy tam iść. Ale moment. Nie wiem. I tu jest jaskinia. O, proszę bardzo. Mamy dźwignię. Pytanie, czy to jest jakiś sekret? Nie. Coś się otworzyło. Nie wiem, gdzie to jest. Ale dobra, wejdźmy sobie może najpierw, zanim wejdziemy, bo ja bym do tej jaskini tutaj weszła, ale chciałabym zobaczyć, gdzie nas to doprowadzi. Nie muszę płynąć. Weź tu wejdź, kochana. Tu jest drabinka, więc problemu nie będzie. No i dobra. Aha, tu klucz nam jest potrzebny. No ale tam jest ten... Właśnie, tam jest... Czekajcie, tam jest ten sekret. Ty tu wskoczysz? A, to może tu trzeba przetestować. Halo. No i teraz nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak tego użyć. Okej, ona się musi jakby z tego złapać, jak mucha, wiecie? Ja czekam. O, dobra, sprytne. Okej. Sprytne. Ale kumam. Kumam bazę. Czyli, że takie trochę półobrotowe sprawy. Aha, dobra, nie, w porządku, bo ona tutaj z tego cypelka nie zjedzie. No to jak nie zjedzie, to no dobra. I że niby... Aha, dobra. Wydaje mi się, że tak. Tu, tędy, tak? Dobrze. Prawie bym zjechała, nie? Dostaniemy się, słuchajcie. Dostaniemy się do tego skarbu. Czyli najpierw jak skaczemy larą, czekamy, aż się ona przylepi. Jak uła. I dopiero skaczemy. O jas, mnie... Nie odnotowałam. No i teraz bądź mądry i pisz wiersze. Rozumiem, że mam na ten małe główienko tu wskoczyć, tak? I że co? I że niby stąd? No cóż, zobaczymy. Tak. Aha, i chyba tam na dół. Coś tam jest na środku? Pokaż, to tam coś płynie? Może jakiś easter egg? Easter egg, Nemo. Tak, w dodatku do trójki był Nessie, a tutaj jest Nemo, easter eggiem. Dobra, easter egg, Nessie. Dobra, straciłam trochę HP, no trudno się mówi, no. Muzyka jest lekko irytująca.
jeżeli jest jej aż tyle, po prostu. Czy my już jesteśmy blisko tego, czy nie? Gdzie to jest? Gdzie jest ta skrzynia? Może jej jakby z tej perspektywy nie widać? A tam jest, dobra. Na ten rożek też mogę? Mogę. Jakby nie wiem, czy ona tam doskoczy? Ej, albo nie, albo już bezpośrednio w ogóle do tego. No. Jestem. Mamy to. Ale tylko zabrałabym sobie może apteczkę. To jest ten klucz tam do tej bramy na górze, bo był taki sam kolor. Dawaj małą apteczunia. No dobra, no to co, robimy piękny skok z saltem? No powiedzmy. Powiedzmy, że ci wyszło. Czuję się, słuchajcie, jak na wakacjach z Larą. Trochę. W sumie dobrze, bo mam dość tej zimy. A dopiero się zaczęła. To jest najgorsze. Dobra. Aż jestem ciekawa, co tutaj będzie. Tyle zachodu, nie? Serio? To mi się nie otworzyło, tylko w wodzie mi się otworzyło, nie mam pytań. No ale... Możesz tutaj wody wskoczyć, czy nie? Oh. Tu cały czas tracę HP. Oh! Konik wodny! Co to jest? Teraz zobaczę w ekwipunku, ale... Naprawdę? Pytanie teraz, czy... Chciałam w sumie powiedzieć, którędy, no bo mamy jakby dwie opcje, nie? Możemy iść tutaj pod górkę taką i możemy iść tam w tą jaskinię. Ja bym może poszła w tą jaskinię, nie wiem jak wy. Chciałabym najpierw zobaczyć jeszcze tego konika. Co to jest? Secret Sea Horse. Pokażcie mi. W sumie nie patrzyłam. Jeden na jeden. No to zajebiście. No słuchaj, ta... A tędy można jakoś wejść? Nie wiem. Chodźmy. Musimy od czegoś zacząć. Zaczynamy po kolei. Od jaskini może, co? Wiecie co? Boję się tutaj tego... Bo ja już widzę te wnęki w tyki i inne ciuliki. Czy tędy się da wejść? No, coś tu jest. Jest dźwignia w ogóle naścienna. Wejdę sobie najpierw jeszcze do wody, co? Może coś tutaj... No, ja wejdę z tej wody później. Jeszcze to jest podstawowe w zasadzie pytanie. Popływam i zobaczę na razie, czy warto. A, warto. To jest dźwignia. Fajny odgłos. Nie wiem, gdzie to jest, ale myślę, że gdzieś na lądzie. Zapewne gdzieś w tej lokacji. To się zaraz okaże. Mam nadzieję, że to nie jest żadną czasóweczką. Tu nie widzę nic. Serio, nie ma żadnego. A tu coś jeszcze jest. O, proszę bardzo. Znajdźka raz. A tu? O, i znajdźka dwa. Przynajmniej apteczkę odzyskuję. Tą, którą wzięłam i zaraz się w ogóle utopię. Dobra. Pytanie. Za 100 punktów. Gdzie mam wyjść? No i to może być właśnie ten problem. Ona tu wejdzie na to? No, oczywiście, że nie.
No, wiedziałam, że może być kwas. No, nie wyjdę stąd. Serio? Ona tu nie wyjdzie na to? Wyjdzie, dobra. Straszy cię człowieka. Pytanie, czy tu łapkowanym? Chodźcie najpierw może tędy. Tutaj się da coś zrobić. Tu by się mogło chyba przylepić, co? Jak człowiek mucha. Aha, Boże, nie ogarniam tego. No, będzie ciężko. No jeszcze z tym moim altem, kiedy ona łapki wyciąga, to już w ogóle. Nie. No, to jest kwestia przyzwyczajenia. Tam jest duża apteczka. Kwestia przyzwyczajenia, ale mogę tego nie zakumać w trakcie trwania tego customu. No ale cóż. Może być kiepsko. Tam jest drążek. Muszę tutaj mieć trochę, wiecie, inne myślenie, bo. O, tu coś jeszcze jest. Ale jakby nie kumam. Aha. Ale tu gdzie ja teraz spadłam? Aha. Jestem od drugiej strony. A to można tu wejść w takim razie w dwojaki sposób, tak? Aha, a ona tutaj tak nie wejdzie. Dlaczego? To trochę lipa, muszę wam powiedzieć, bo nie. Szkoda. Dobra, to na razie tego nie biorę, bo nie chce mi się jeszcze raz tą drogą tutaj iść. To co, na drążek w takim razie? Aha. No i te drążki cudowne, nie? U, coś do przesu. Czekajcie, muszę zobaczyć, co za co odpowiada. To jest chyba to, co podnieśliśmy sobie do góry. Co to robi? Aha, no to może. Dobra, to może to. Dobra, wiem o co chodzi. To trzeba wysunąć. Tak, to wysuniemy. Aha. Tam opuścimy. Dobrze mówię, czy nie? Będziemy musieli to obejść naokoło. Boż. Ta. Jesus. Ale ja dobrze to zrobiłam, że ja tu zaskoczyłam. Ta. Pewno. Chyba tak. Czy ja już jestem teraz po tej stronie apteczkowej? Nie, ta apteczka jest tam. Ale wiecie co? W tyłku tą apteczkę nie chce mi się. I spróbujmy to zrobić za. Powiedzmy. Powiedzmy. Jojo. Już myślałam, że się, słuchajcie, tego nie złapię. Dobra. No i co teraz nam zrobi ta dźwignia? To chyba jest tam na górze, wiecie? Tak mi się wydaje, że trzeba by było iść teraz tą drugą jakby ścieżką. Ja bym sobie teraz chętnie wróciła. Nie wiem, czy się da. Dobra, walić to. Mam to gdzieś, nie chce mi się. Mam nadzieję, że tu nie będzie nic takiego, no ale wymagającego, żebym musiała
faktycznie koniecznie potrzebować tej dużej apteczki. Dobra, ale tutaj też jest coś u góry. Aha, dobra, czyli tędy. Co dalej? A, dobra. To lecimy. Na razie jest to takie, wiecie, bardzo przyjemne. Mam wrażenie, jakbym trochę ogrywała custom na Wielkanoc. Gdzie tam, słuchaj, ta Wielkanoc? Jeszcze zimę trzeba przeżyć. Boże Narodzenie. Gdzie tam Wielkanoc? Ej! Serio? Tylko ja się tam nie mogę wcisnąć. Mogę. Tylko trzeba się tak czołganym. Takie kombinacje w ogóle alpejskie. Matko boska. A, i to jest tu, gdzie... A, dobra, ale gdzie te manki? Bo ja je gdzieś tu chyba widziałam. No to chyba jednak nie ta strona. No ale okej. Tam jest... Dobra. Kumam czacza. Nie rozumiem. No bo jakby... Aha, że jakby są dwa... No dobra, no nic. To sobie otworzyliśmy, pamiętam, tam na samym początku. Ale tu przed chwilką, jak ciągałam, to jakby... Nie wiem. Nie wiem, czy to przyjdzie. Też nie wiem, czy mam zejść na sam dół. Pytanie, co tam by było na tym samym dole. Śmierć chyba. Rozglądam się też u góry, czy gdzieś nie ma jakiegoś skoku. Pytanie, ja mam tam... No nie, no na razie sobie przeskoczę, zanim zejdę na dół. No tak. No co ty robisz, kobieto? Nie mam pytań. Jakby... Rozumiem, że gdzieś... Nie. To po co to jest? Ej, nie ogarniam tego. Może to jest powrót? Nie no, trochę bez sensu. Nie wiem, nie rozumiem tego. Tam jest dźwignia, dobra. Ale jak ja się mam tam dostać? Sztyki. Ej, ale dziwne te rzeczy. Lol? Tu trzeba chyba jakoś ten patent zastosować, ale... Serio? Ale ona się nie chce tego przylepić. Nie chce się do tego przylepić. Czajcie? Ona się nie chce do tego przylepić. A już się chciała. Dobra. Mówię, muszę trochę zmienić... O, jaki fajny widok. Zajebisty. Naprawdę piękny. Wow. Coś pięknego. Śliczne. Okej, teraz mamy otworzone obydwa wrota. Bardzo mi się to podoba. Czekajcie, teraz muszę pomyśleć, jak ja mam wrócić. Moment.
tutaj jest śmieszne. Ej! Halo! Jak ja mam tam skoczyć? Jak ja mam się wrócić? Może... Aha, bo stąd ona doskoczy. Dobra. Chyba nie. Lol? Hit? Okej. Okay. Jak challenging, to challenging, nie? Nie wiem. Myślę, jak to mam zrobić. Czekajcie, dajcie pomyśleć. Od ściany, od ściany. Dobra, chyba bym tak zrobiła. Poczekajcie. To jest myśl. Tak. Ale nie da się tak, wiecie, na zmianę. To tylko raz? Halo? Jak to? No to jak ja mam to zrobić? No przecież ja tam nie wrócę. Nie kumam bazy. Ona już więcej nie chce tego zrobić. Bez sensu. Ona już do tyłu kolejny raz nie chce. Nie wiem. Naprawdę. Dlaczego ona nie chce trzeci raz? No ona nie chce trzeci raz i koniec. Może... Nie wiem. Ja się poddaję. Ja tam nie wejdę na górę w takim razie. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. No bo tak to... Boże, dobra. Kombinuję jak koń pod górę, a to było po prostu banalne. Dajcie spokój, że nada. Tylko ja mogłam na takie super pomysły wpaść. A ciekawe, czy tu by to dało radę. Czekajcie. Tak. Jakie sprytne. Podoba mi się to. Zdecydowanie. Fajna zabawa. Podoba mi się to, byleby nie było jakichś takich, wiecie, gorszych spraw do ogarniania. Jak będą jakieś takie bardziej zaawansowane parkury, no to może już nie być tak wesoło. Aha. Mam nadzieję tylko, że tutaj nic nie ma takiego, co mogłabym pominąć, jakieś dźwignie. Robi się poważnie i pytanie, w którą mańkę? Ha. Aha, nie mam wyjścia, bo tutaj nie ma mańki, dobra. O, tam było coś u góry. Okej. Myśl, Natalia, myśl, jak to zrobić, bo jeszcze nie wiem.
może na tą ścianę w ten sposób. Nie, wiem jak. Na tą ścianę na pewno. Nie tak, kurde. Ej, zapisałam to? Tak, dobra. Na tą ścianę. Możesz to zrobić jak człowiek? O, o to mi się rozchodziło. Widzicie, zawsze są jakieś patenty. Fajne, fajne, trzeba kombinować. Tu już się robi trochę ciemnawo, więc jednak mnie to Monkey intryguje. Gdzie to jest? Gdzie to Monkey? Oh my god, gdzie ja jestem w ogóle? O, nie mówcie mi nawet, że tam wiecie. Chyba wiem, co należy tam zrobić, ale nie jestem tego taka pewna. Odpalę jeszcze jedną flarę. Tak. Ile mam flar? Zaczyna się. Jasne, z flarami 14. Weź, odpal jeszcze jedną. No, dobra. Tak właśnie chciałam zrobić. Tu coś jest. Czy ty możesz tak naprawdę? No nic, to jest akurat dziwne. Zapisz tu, bo tak będę spadać i spadać, w sumie zaraz się okaże właśnie, że spadłam na sam dół. Nie. Nie. Ja jestem w jakimś innym, dziwnym miejscu. Chodź się, panie. To przynajmniej nie muszę flaru używać. No tylko tu trochę będzie skakania, obawiam się. To jest dźwignia. Błagam, żeby to nie było tylko tam. To było gdzieś tutaj, nie? Zatem ta. To jest tylko, żeby to nie było żadna. Boże. Nie wiem, w którą stronę mam tutaj skoczyć. Ale moment. Wciskam Alt. No. Więc nie pinduj mi tu. Ale halo. Co ja mam teraz? Aha, bo może trzeba dookoła, tak? Chyba, że tak. Ale ja myślałam, że to jest gdzieś tutaj u góry za mną będą te palniki. To chyba nie o to chodziło. Ale dobra, zobaczmy, czy tutaj jest coś za mną, bo wydawało mi się, że... No właśnie, że tak. Tam jest apteczka. Weź no tutaj wskocz. Tak se o... Tam jest dźwignia, widzę. Byleby jedna, jakby nie zapalało mi tych palników na nowo. Byłoby fajnie. Co to robi? O, jakieś kratki otwiera, okej. Okay. To chodźmy tam. Co teraz? Tam. Czy idziemy po tą apteczkę? Nie chce mi się, szczerze mówiąc. O, jest następna. Czyżby to otwierało drugie?
Ja. Tylko pytanie, gdzie to jest, nie? I'm afraid Lara Croft is dead. Słyszeliście to? Hit. Nie mam jakby na razie żadnej alternatywy, gdzie to mogłoby być. A jestem ciekawa, ile razy ją jeszcze zabiję w tym kastomie. Nie wiem. Czy ja mogę iść pod motaczkę? Kurde, no nie mogę. Za bardzo. Mogę. Czy jak zejdę po nią sobie tutaj, to wskoczę tak, o wiecie, tym takim moim sposobem? Zobaczymy, bo jak będę musiała tu wspinać się po raz kolejny, to ja sobie to daruję po prostu. I będę mieć to w tyłku. Ale myślę, że powinno się udać, wiecie? Ja. Nie wiem, gdzie to jest, moi drodzy. Tam coś jest. Tam jest wnęka u góry. Ej, a to było taka wnęka. To może nawet nad tą dźwignią jest. Skisłabym. Czy ty jesteś głupia? Aha. Aha. Dobra. Jak to się zrobi po prostu za późno. No właśnie tak to potem wygląda. No, denerwuje mnie to, że ona niby nowe ruchy ma, ale nie potrafi sobie poradzić z taką prościzną. No, ale ja nie widzę tych... Dlaczego ty nie potrafisz sobie wskoczyć tam, no? Najważniejsze, że droga jest otwarta. Ej, to dobra, chyba teraz dojdziemy do tego manki, tak? Tak, no w końcu. Dobra, lecimy. Po mankiemu. Serio? No nic, Lara się tu nie przeciśnie i koniec. Nie wiem, gdzie to nas doprowadzi. Aha, to chyba tak miało... Tam jest dźwignia jakaś, widziałam. To chyba tak miało być. W takim razie. Pokazuje nam, gdzie to... Jakby wzdłuż tego całego, rozumiem, wodospadu, tak? Czy coś tu jest? Aha, to jest zamknięta kratka. Tu nic tu nie zrobię. Namo sobie pływa. Wy jesteście podróbki, wy jesteście z AliExpress. Tam było easter egg Namo. Kajta. Tak, tu jest ta dźwignia, więc... No, no. Nie rozumiem. Dobra. Proszę, tylko nie żadne czasówki, bo nie dam rady. Rozumiem, że tam. No, a tak na serio? Dobra. Aha, już widzę, co tu się święci. Ja pierdzielę. To ja już sobie współczuję.
Możesz. Czy ty zmieniasz ten? Tak. Tylko nie za bardzo kumam, co teraz. Aha, jest tam taki rożek. Dobra, widzę go. Ale jakby... Co teraz? Aha. Ja chyba wiem. Teraz na to. Tak, jak na lato. I odbić się tam ze ściany. Tak mi się wydaje. I o, tak będzie. Jakie głupie. Hit, ale daliśmy radę. No i mamy pięknie kratkę otworzoną. Czy mógłbyś, czy mogłabyś tak jakoś spektakularnie tam skoczyć? Ja pierdzielę, jeszcze takiej karku nigdy nie złamałam. No, jeszcze nigdy. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Pięknie. Boże. Okej. Gdzie to my dopłyniemy? Tu nic nie ma. My chyba teraz musielibyśmy... A tu jest zamknięte. Chyba, że tam coś jest jednak. Idę tam, popłynę. Takie jakieś takie... jest. Nie. Aha, coś tam jest, widzę to. Jest. Ale wejdziesz tu. Wejdziesz tu. Zapalisz flarę? Okej. Ale to... To się nie otworzyła, ta... Moment, bo jakby nie kumam tego, bo to się nie otworzyła podwodna. Stop, pokaż to. No nie. Może trzeba wypłynąć? Chyba tak. Nie. O kurde. Tak, powiem wam, że jestem maksymalnie skupiona na tym, co robię, ale to chyba nie tędy, bo banana tu nie wykonam. Więc wydaje mi się, że tędy. No to raczej na pewno. Raczej na bańkę miliard. Tylko pytanie, czy mam tu teraz... Nie mam do czego. Nie mam do czego. Okej. Okay. No dobra. Lecisz, dziucha. Pytanie tylko gdzie? A, jest dźwignia, okej. Okay. A, no i otworzyło nam się to pod wodą. Dobrze. Ja myślę, że ta droga cały czas ma nas, tak myślę, prowadzić do tej zaginionej wyspy, do tej tropikalnej wyspy, gdzie będą te całe świątynie, no których my już oczywiście nie ujrzymy, bo autor nie ukończył customu, tak? Więc
No. Aha, ale czekaj, ta. Tu chyba trzeba było zejść na dół, tak? No. Mi się pomerdało. I tutaj. Ja. Czyżby? No, koniec. No, takie oddalanie kamery to ewidentnie świadczy o tym, że zbliżamy się do końca. No dobrze, kochani, udało nam się. Ja Wam serdecznie dziękuję. Taki mega króciutki customik, wprowadzenie do customu czegoś, co być może autor kiedyś wyda albo i nie. W te zimowe mega, słuchajcie, zawieje. Ja Wam tutaj chciałam troszeczkę ocieplić klimat, chociaż może się okazać, że custom w ogóle pojawi się latem, to już bym w ogóle sczezła. Ale ja tak lubię chomikować. Customy na dysku. Moi drodzy, dziękuję. Zobaczymy, co wybiorę kolejnego, ale pewnie też coś krótkiego, zanim zabiorę się za coś długiego. Dziękuję i do usłyszonka. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sarah. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.